Cześć, z tej strony Pan Deserek. Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku telewizji deserowej Deserek TV. Dzisiaj zrobimy mrożoną kawę z lodami waniliowo-truskawkową. Aby przygotować naszą kawę, potrzebujemy kawy rozpuszczalnej 2 łyżeczki, cukier kryształ 2 łyżeczki, szklanka mleka, lody waniliowe 2 gałki oraz lody truskawkowe 3 gałki. Najpierw do szklanki wsypujemy kawę rozpuszczalną. Dodajemy cukier. Zalewamy gorącą wodą i całość dokładnie mieszamy, aby kawa rozpuściła się wraz z cukrem. Wodę dajemy niewielką ilość, jak widać na filmie, tak aby po prostu można to było wymieszać. Następnie całość przelewamy do blendera, dolewamy mleko, dodajemy lody waniliowe. Następnie dodajemy lody truskawkowe. Następnie całość miksujemy około 40-50 sekund. Do szklanki wrzucamy 2 kostki lodu i wlewamy naszą mrożoną kawę. Na sam koniec dodajemy gałkę lodów waniliowych. Możemy posypać także czekoladą. Więcej ciekawych i smacznych deserów znajdziecie na naszej stronie www.deserek.tv.